Trenerowski Radek Dejmek, trenerowski ostatnio grał w dwóch spotkaniach u siebie z Górnikiem wyjazdowym z Lechią Gdańsk i nawet kilka pozytywnych not otrzymał od specjalistów, od ekspertów. On jest kontuzjowany. Natomiast inny problem z Jackiem Kiełbem, nawet rozmawiałem z piłkarzami Korony przed tym spotkaniem, o co tak naprawdę chodzi, bo różne pojawiły się spekulacje na ten temat. Rzeczywiście przyznają, że powody osobiste piłkarzy nie związane bezpośrednio z sytuacją w klubie czy jego sytuacją sportową wpływają na to, że nie potrafi się ten piłkarz, nie może skoncentrować się w 100% na kwestiach sportowych i dlatego nie jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o dzisiejszą meczową 18. Obie drużyny wyprowadzane przez sędziego Pawła Gila. No w ogóle tak gospodarze to zacierali ręce, mówią Paweł Gil, świetnie, bo właśnie dwa tygodnie temu w meczu z Zagłębiem Lubin ten arbiter prowadził spotkanie Zawiszy. Jak mówiłem, wygrane 2-0 przez ekipę gospodarzy. To też sędzia ważny z punktu widzenia historii Korony, bo w poprzednim sezonie prowadził mecz, kiedy to Korona u siebie wygrała historycznie 5-0 z Jagiellonią. To tyle, garść takich pierwszych informacji. Jasne. Taka rzecz o tu się, czyli ci są zadowoleni z arbitra dzisiejszego spotkania. Tak, ale zawsze można też dodać, Tomek, zawsze można dodać, że prowadził też mecz Korony Kielce w poprzednim sezonie na wyjeździe ze Śląskiem. Skończyło się wygraną Śląska 2-0, a Małkowski i Lisowski otrzymał.